Następnego dnia Hania Soprzyk przychodzi do szkoły zdenerwowana. Przed wyjściem z domu matka znów ją skrytykowała i upokorzyła. Moja matka ciągle się mnie czepia. To, że mam złą fryzurę, to, że złe spodnie ubrałam, to, że jestem za gruba, ja już po prostu nie wytrzymuję. Hania, ale to głupie, ty jesteś szczupła. No ale nie dla mojej mamy. Ona jest fajna, może coś źle zrozumiałaś. Ty patrz, moja mama. Trzymaj kondycję po prostu. Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Cześć, dzień co ty tu robisz? A potem tylko na chwilę. Maju, mam coś dla ciebie. O, jaka piękna, dziękuję, ale ja chyba nie mogę tego przyjąć. No ale naprawdę nie ma o czym mówić, no będziesz nie wyglądała oszałamiająco. Ale naprawdę. Ale nie ma żadnego ale. Naprawdę to jest wielka przyjemność ubierać kogoś z taką figurą jak twoja. Wiesz, sama bym ją wzięła, ale jest zbyt odważna. Cześć. Cześć. O, zdaje się, Maju, że podobasz się temu chłopcu? Mamo. Nie, to Hania mu się podoba. Maju, naprawdę jesteś kochana, ale dobrze wiem, że to nieprawda. To w ogóle cud, że Hania znalazła chłopaka. Hania. Hani puszczają nerwy. Dziewczyna nie może znieść zachowania matki i chce jej w końcu powiedzieć, co przez nią przeżyła. Jak ja się zachowuję? No tak. Dlaczego ty mi to robisz? Ale co, co niby, co? Upokarzasz mnie. Upokarzam cię, ale w czym? No tym, że dałam twojej koleżance sukienkę? Nie rozumiem. Przecież to i tak byś nią nie weszła. I widzisz? Znowu to robisz. Ciągle powtarzasz mi, że jestem gruba, brzydka, nawet przy ludziach. Ale... Ty wiesz, jak ja się z tym czuję? To chyba dobrze, tak, skoro nic z tym faktem nie robisz, tak? Próbowałam coś sugerować, doradzać, ale nie, bo przecież ty jesteś taka sama jak twój ojciec, uparta jak osioł. Ja jestem twoją córką, a ty mnie ciągle ranisz. Nic cię to nie obchodzi? Wiesz co, dziecko? Myślę, że i tak powinnaś odstawić ten cukier, wiesz? Bo to chyba dlatego jesteś taka humorzasta, wiesz? Ty mówisz naprawdę? Właśnie powiedziałam ci, że to, co robisz, mnie rani, a ty mi każesz odstawić cukier. A co mam niby zrobić? Mam cię poklepać po główce? Dziecko, ty masz dopiero 15 lat i prawie 10 kg nadwagi. Martwi się o ciebie. Wiesz co? Wsadź sobie to twoje martwienie. Poczekaj, koleżanko. W taki sposób nie będziemy rozmawiać. Jak ochłoniesz i przeprosisz, to wrócimy do tej rozmowy.